Lubię to miejsce, jestem przywiązany do niego. To miejsce było dla mnie zawsze i jest celem startu i momentem końca wędrówki. Kiedyś w jakiejś gazecie ktoś napisał o mnie, że jestem mieszkańcem w zasadzie trzech miast, a mianowicie Kowala, Krakowa i Budapesztu. Kowal jest mi najbliższy sercu i jak mówi Marek Kondrat, kiedyś powiedział, że mówi: słuchaj stary, ty tak naprawdę to z tego Kowala nigdy się nie wyprowadziłeś. Tu było łóżeczko, proszę Państwa, gdzie pan Janek spał i lizał tę ścianę. Bardzo dobrze mi to robiło, bo dożyłem 80 lat i czuję się znakomicie, może przez to wapno. Wylizałem to, to aż docenił to miejsce. Moja mama nie jest na tym zdjęciu już za młoda, ma 36 lat. Zastanawia mnie siła w jej oczach. Ta kobieta wzięła się za bal z życiem, a życie miała niewyobrażalnie ciężkie zupełnie. Straż ogniowa, szkoła, kościół. To są te najważniejsze miejsca w takim miasteczku. Tutaj mój ojciec Antoni był strażakiem. I tutaj ja jestem strażakiem też. Tutaj jest mi najnormalniej w świecie najlepiej. Najlepiej tutaj mi się najlepiej czyta książki. Tutaj najlepiej mi się pisze moje teksty. Ja się tutaj czuję jak u siebie w domu. Lubię to miejsce. Tu po raz pierwszy widziałem teatr. Wśród zbójców grali strażacy. To jest miejsce dla mnie absolutnie, absolutnie szczególne. I proszę nie upatrywać w tym nawet cienia pesymizmu, dlatego że wszyscy, jak tu siedzimy, kiedyś walniemy. I każdemu z Was życzę, żeby się to stało w tym miejscu, gdzie się urodzili, gdzie leżą prochy jego przodków. To wspaniałe, to cudowne, że jesteście. Obserwuję falę, która od początku mojego życia, aż do dziś, pcha mnie w jakąś przyszłość, gdzie na końcu na przykład można natrafić na miłość. Byłem królem życia, ale takiego życia, jakie wtedy obowiązywało. Rozmawia pan z mężczyzną 80-letni, który jest bezbrzeżnie zakochany jak chłopiec. Więc co to by będzie wygadać, ile ja mam lat? To jedna cholera, no przecież to wszystko jedno. Nie wróciłem tu, ja stąd nigdy nie wyjechałem. Ja tylko zwiedzałem świat. Jak można się nie przyznawać do miejsca, z którego się wyszło i do którego się wraca? Przecież wiadomo, że dwa bieguny w życiu człowieka, w istnieniu człowieka są najważniejsze. Jego urodzenie i jego śmierć. Jeżeli to jest możliwe, żeby stało się to w tym samym miejscu, no to możemy mówić o pełni szczęścia. Wiesz, ja wszystkie inne miasta poza Kowalem traktowałem zawsze jako wiesz, niech będzie pochwalony, jako przesiadki. Cała reszta jest większym albo mniejszym wypełnieniem, które często przypomina bełkot. Proszę pana, to jest miejsce magiczne, jedyne, moje. Nie przyznawanie się do niego, no to by było nawet nie odcięciem się od własnych korzeni, ale no, mijałoby się z jakąkolwiek logiką. Moi koledzy z tego miasta, moja rodzina, oni wyznaczają granice mojej sławy. Oni po prostu wiedzą, na ile to jest interesujące i na ile to jest byle jakie. Ja tutaj między nimi przyjeżdżam po zdrowy rozsądek. Jak wiadomo, cały świat jest jednym małym grajdołem, wie pan, i wszystko jedno, jaki to ma kolor skóry i w co wierzy, na dobrą sprawę żyje i umiera. Cieszę się, żeście wpadli do tego miasta, dlatego że każdy z nas ma w swoim sercu swoje miasto. Moje jest takie, jakie jest.